prowadziliśmy 2-0, ale to nie jest piłka nożna, nie można tutaj cofnąć się z piłką i poczekać do ostatniej minuty. Tutaj trzeba zdobyć trzeciego seta, trzeba zrobić 25 punktów w trzecim secie. I ta sztuka była bardzo, bardzo blisko, no ale to jest siatkówka i tak rzeczy się to zdarzają. Zrobiło się 2-1, 2-2. My poszliśmy trochę z grą w dół, natomiast Zaksa zaczęła grać lepiej niż te dwa sety, bo te dwa pierwsze sety też nie grała źle, ale my graliśmy lepiej, wygraliśmy te dwa sety. Nikt też nie mówił, że ta rywalizacja zakończy się w trzech meczach, chociaż było naprawdę bardzo blisko. Trzy tie-breaki. No cóż, gramy dalej. Walczymy do końca, nie zwieszamy głów, mam nadzieję, i do boju. Mogę powiedzieć tylko tyle, że był to kolejny mecz walki, kolejne spotkanie pięciosetowe, jaki dwa wystrzymił, także no, olbrzymia determinacja i na pewno jakaś tam wiara, no bo była wiara w to, że jeszcze jednak potrafimy odwrócić, pomimo tej porażki 2-0 sobie powiedzieliśmy, kurde, z Rzeszowem w półfinale to myśmy byli w takiej sytuacji, jakie Strzębie prowadziliśmy i nie potrafiliśmy tego dowieść, więc czemu sytuacja nie mogłaby się odwrócić i tak się stało, także tutaj gratulacje dla zespołu. Z psychologicznego punktu widzenia wydaje się, że to chyba teraz wy jesteście w lepszej sytuacji. No Jastrzębie cały czas prowadzi w stanie rywalizacji, no i jutro mamy kolejne spotkanie tutaj u nas i my będziemy dążyć do tego, żeby jeszcze do Jastrzębia pojechać.